Dzień dobry, witam was moi kochani w kolejnym odcinku z Pogromców Mitów z GTA San Andreas. Ja jestem Hubsone, no i naprawdę chciałbym już zacząć badanie kolejnej porcji mitów, ponieważ jestem tego niezwykle spragniony, lecz no nie mogę przeżyć tego, że jak podają wyniki najnowszych badań Massachusetts, Colorado, Wyoming, Dakota, North Carolina, USA, 92,5% mężczyzn czuje się samotnie. I w sumie to by się zgadzało, bo mam 10 kumpli i 9 z nich mówi, że czuję się samotnie, a ten 10 to tak trochę niby. Zatem specjalnie dla was, ja, Hubson Games, otwieram na swoim kanale ogłoszenia matrymonialne. No i zapraszam pierwszego kandydata. Hej, mam na imię Albert. Jestem wysportowanym kawalerem, chętnie poznam wolną od nałogów i pogańskich wierzeń blond samicę, alfa. Mam 17 lat, tylko poważne oferty. Piszcie w komentarzu u Hubsona. No to się chyba z tego nie wykręcę. Tak, także zainteresowane panie zapraszam na kontakt z Albertem, a my tymczasem przechodzimy sobie do szybkiej reklamy, no i do zbadania kolejnej świeżutkiej porcji mitów. Zapraszam i bawcie się dobrze. Zamiast kupić bochen chleba, weź ze zniżką grę Veneba. Hell yeah! Jeżeli aktualnie znajdujesz się na takim etapie życia, że szukasz jakiejś gry komputerowej, to koniecznie powinieneś zapoznać się z serwisem eneba.com. Możesz tam m.in. właśnie zaopatrzyć się w gry komputerowe, często w całkiem zachęcających cenach. Aktualne promocyjne nowości znajdziesz w zakładkach znajdujących się w górnej części strony, także warto tam co jakiś czas zerkać. No i oczywiście w opisie, znajdującym się poniżej, zlokalizujesz wszystkie potrzebne linki. Zamiast kupić bochen chleba, weź ze zniżką grę Veneba. Hell yeah! Co do mitu numer 3, to wydaje mi się, że autorowi chodziło o wyskoczenie z pojazdu tuż przed uderzeniem auta o ziemię. I wtedy, z tego co pamiętam, mogliśmy stracić cały pasek HP. Kurde, no nie wiem, czy tak to będzie wyglądać, moi kochani, ale dobrze, skoro taką macie sugestię, to oczywiście sobie ją w tym momencie przetestujemy. Spadamy, tym razem cheatachem, nie admiralem, na ziemię i tuż przed upadkiem mówiliście, żeby... Okej, to chyba było zbyt wysoko, w sensie zbyt duży dystans od ziemi nas dzielił, zanim ten samochód opuściłem. Zatem kolejna próba, tym razem rzeczywiście wyskoczę z tego samochodu, będąc naprawdę blisko ziemi. Kurde, nie wiem czy jeszcze... Nie zrobiłem tego odrobinę za wcześnie, co nie? Żeby nie popełnić tego samego błędu i ponownie nie wyskoczyć z tego samochodu zbyt szybko, to odpalimy sobie kod na spowolnienie czasu. Po prostu dzięki temu będziemy mieć jeszcze lepszą kontrolę i zobaczymy, co się wydarzy, jak naprawdę bardzo ziemi blisko będąc. Wyskoczymy z pojazdu, uwaga! No nie no, moi kochani, w tym momencie nawet życia nie straciłem ani trochę, więc raczej jak dla mnie takiej możliwości nie ma. Sugestia do ostatniego mitu. Ilość zapuszkowań się zwiększyła. No a śmierci? Dobra, okej, rzeczywiście ma to sens, bo rzeczywiście śmierci mogły się nie zwiększyć, nie? Za chwilę sobie zobaczymy, jak to będzie wyglądać, tylko na początku w ogóle musimy zrzucić tego policjanta. What the fuck? Z motocykla, żeby nas chciał zaaresztować. Przygotujmy sobie kod na wybuch pojazdów i zobaczmy. Okej, udało samochód się wysadzić w odpowiednim momencie. Wchodzimy w takim razie do statystyk. Liczba zapuszkowań, tak jak pamiętacie z odcinka poprzedniego, i tak się w takim przypadku zwiększa. Ale zwróćcie uwagę, moi kochani, że liczba wizyt w szpitalu, czyli jakby śmierci, się nie zwiększyła. Także powiem ci, Faren, że jest to mega fajna sugestia. Fajnie, że to napisałeś, ponieważ no, jak się okazuje, w takiej sytuacji gra nam śmierci nie nalicza. Jak widzę, sprawdziłeś mój mit, natomiast chodziło mi o moment, kiedy nosisz paczkę. Wtedy możesz wybrać shotguna i CJ rusza się szybciej. Jeżeli to by się okazało, moi kochani, prawdziwe, to wówczas będziemy znali najszybszy sposób na przejście tej misji, nie? Czyli aby dojść do skrzynki jak najszybciej, musimy oczywiście użyć tego stylu kucania, może tak to nazwę, ponieważ on okazał się najszybszy w tamtym odcinku. Natomiast jeżeli chodzi o samo wzięcie skrzynki, jak za chwilę zobaczycie, to tego stylu nie możemy wykorzystywać, nie? Bo skrzynka nam od razu wypada. Także pytanie, czy CJ będzie szybszy idąc, gdy wybierzemy w naszym ekwipunku shotguna? W tym momencie
momencie CJ idzie, no tak jak zawsze, mega wolno. Weźmy sobie teraz shotgun i zwróćcie uwagę, że rzeczywiście CJ mega przyspiesza. No to tak, to jest moim zdaniem zajebista sprawa. Zobaczcie, jak weźmiemy sobie pistolet, to CJ idzie wolno. Jak weźmiemy nóż, CJ idzie wolno. Jak weźmiemy sobie nic, czyli mowa tu oczywiście o po prostu pięści CJ-a, to CJ dalej idzie wolno, ale gdy przełączymy się na shotgun, to CJ naprawdę zaczyna mega szybko iść. Także najszybszym sposobem na przejście tego zadania jest na początku, jak dochodzimy do skrzynki, użyć kucaka, no a potem po prostu, jak już podniesiemy skrzynkę, wyciągnąć sobie shotguna z ekwipunku CJ-a, nie? Wtedy uzyskujemy zdecydowanie najlepsze tempo. W Definitive Edition agenci FBI na kurtkach mają napis FIB. No dobrze, moi drodzy, robimy sobie rozpierduchę tak, żeby uzyskać oczywiście 5 gwiazdek Wanted Levelu, a ja w międzyczasie będę wam tłumaczył, dlaczego uważam, że ten mit będzie prawdziwy. Otóż jak pewnie doskonale, co po niektórzy wiedzą, FBI jest to agencja, która pojawia się we wszystkich GTA z uniwersum 3D. Czyli oczywiście GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA Advance, GTA Liberty City Stories i GTA Vice City Stories. Z kolei agencja FIB, o której napisał Paczuch, jeżeli chodzi o wersję definitywną, pojawia się w GTA z uniwersum HD, czyli GTA 4, GTA 4 dodatki 1 i 2, GTA Chinatown Wars, GTA 5, GTA Online. No ale definitywna edycja, mimo tego, że to jest GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, czyli gry, które należą do uniwersum 3D, jest zaliczona do uniwersum HD, ponieważ są to remastery. Także dlatego właśnie ja uważam, że ten mit okaże się być prawdziwy. Okej, mamy agentów FBI, co za chwilę będziecie mogli zobaczyć na ich uniformach, proszę bardzo. Także przenosimy się do GTA San Andreas Definitive Edition i tutaj na początku robimy dokładnie to samo, co robiliśmy w GTA San Andreas zwykłym, czyli uzyskujemy 5 gwiazdek Wanted Levelu. O, de facto, co to znowu jest? Kurde bele. Dobra, jadą chyba w końcu agenci, bo naprawdę długo musiałem na nich czekać. Podbiegamy sobie do nich i szybko za chwilę zerkniemy, czy będzie napis na ich strojach FBI, czy jednak FIB. No i jak widzimy doskonale, jest to napis FIB, także moi drodzy, no ja osobiście trochę, tak jak mówiłem na początku, się tego spodziewałem, ponieważ remastery GTA Trilogy należą do innego uniwersum. Misja Freefall może teoretycznie trwać w nieskończoność, gdy już dostaniesz się do Szamala i będziesz się leczył lub miał nieskończone HP. Nigdy wówczas nie dolecicie do Las Venturas. No to jest mit, gdzie się raczej nie narobi, aczkolwiek będę go musiał badać sporo czasu, ponieważ no myślę, że tak jak minie około 5-6 minut, jak już będziemy w tym samolocie należącym do mafii, to wtedy rzeczywiście będziemy mogli powiedzieć, że raczej nie ma opcji, że my kiedykolwiek dolecimy do tego Las Venturas bez doprowadzenia do sytuacji, gdzie wszyscy mafiozi zostają zabici, albo gdzie no jest sytuacja, że to CJ zostaje zabity, prawda? Dobra, samolot już się zbliża. Zgrabnie sobie teraz postaramy nawrócić. Myślę, że poszło całkiem spoko i lada moment do niego wskoczę. To jest w ogóle zajebisty moment, ale okej, udało się. No i teraz zostawiam CJ-a w samolocie na jakieś 5 minut z mafiozami. Nie mam pojęcia, co to się w ogóle właśnie w tym momencie wydarzyło. Tak czy inaczej, widzimy się za 5 minut i zobaczymy, co się wydarzy. Nie wiem, o co chodzi, nie pytajcie. Co prawda kawy sobie nie zdążyłem zrobić, ale zdążyłem sobie wziąć kawałek czekolady. Tak czy siak, jeżeli chodzi o ten mit, to myślę, że patrząc na solucję, nie ma to żadnego sensu, ponieważ no gra ewidentnie powinna tutaj narzucać jakiś limit czasowy graczowi na zabicie wszystkich mafiozów, którzy przylatują do Las Venturas. A nie tak, że możemy sobie tutaj w tym samolocie siedzieć 3 dni, no i de facto nic się nie stanie. Także jest to bez sensu, natomiast sam mit możemy sobie oczywiście potwierdzić.
U Bugmachera na zakładach konnych nie możemy postawić więcej niż 9 999 995 dolarów. Taka trochę z dupy ta kwota, coś mi się wydaje, co? Co na to powiecie? Nawet jeżeli to okaże się być nieprawdą, w sensie, że to będzie jakaś tam inna kwota, to i tak ja osobiście sobie z chęcią zobaczę, jak to się wchodzi, to się tu wchodzi. Mi ostatnio te strzałki poznikały, nie wiem o co w ogóle, znaczy na czym to polega, dlaczego one zniknęły. Tak czy inaczej, nawet jeżeli okaże się to być fejkiem, to zobaczymy sobie, ile rzeczywiście możemy maksymalnie postawić na danego konia w tej grze. Tylko z tego, co ja widzę, to ja zbyt dużo gotówki teraz nie mam. No ale spokojnie, mamy cheat menu, także sobie to naprawimy. Dajmy maksa, czyli 9999, no dużo tych pieniędzy teraz mamy. Raz jeszcze wejdźmy sobie w automat, dajmy sobie przykładowo na tego i zobaczmy, ile maksymalnie możemy obstawić. Ja pierdzielę, dopiero mamy półtorej bańki niecałej, a ja już kurczę palca nie czuję normalnie. By się do badania tego mitu jakiś wibrator przydał czy coś. By tylko na tych 10 bańkach się skończyło, bo jak trzeba będzie klikać jeszcze, to ja nie wiem. Ja cię kabano za badanie tego mitu normalnie chyba zamorduję. Dobra, z tego co widzę mamy 9 996 tysięcy, a licznik ma się zatrzymać na 999 i rzeczywiście się zatrzymał. Dodajmy sobie teraz po piątce, raz po 1000, mamy 999, więcej nie możemy dawać tysiaków. Dajmy sobie teraz te rzędy, 999 9950, teraz 25 i teraz po piątce i rzeczywiście kwota 9 999 995 dolarów jest tą kwotą maksymalną, jeżeli chodzi o obstawienie na danego konia. Zobaczmy w ogóle z ciekawości, czy wygram. No to chyba dobrze, że to nie jest prawdziwe życie, bo właśnie w tym momencie bym skakał z okna. No tak czy inaczej, na szczęście jest to gra komputerowa. Moi kochani, mit z wielką przyjemnością mogę potwierdzić. Samochód Hot Knife, Bloodring Banger oraz Wantrufa to pojazdy, których nie da się tuningować w żadnym warsztacie do tuningu. Zacznijmy sobie zatem od pierwszego samochodu, którym jest Hot Knife, no i od garażu tuningowego, warsztatu tuningowego, który jest chyba najpopularniejszy, jeżeli chodzi o tuning samochodów. Już myślałem, że będę mógł tuningować ten samochód, ale jak widzimy, no tego pojazdu nie możemy tuningować w Transfenderze. Zobaczymy sobie teraz ten warsztat tuningowy w Ocean Flats, który nazywa się Will Arch Angels, ale tutaj możemy tuningować te sławetne samochody salonowe. Zobaczcie, że akurat tego, no, tuningować nie możemy. I zobaczmy sobie dla pewności jeszcze warsztat lowriderów, ale w tym warsztacie także tego samochodu nie możemy tuningować, co jest logiczne, ponieważ nie jest to samochód typu lowrider. Ej, zawsze mi się mega podoba, było jak CJ wsiadł do tego samochodu, nie? Po prostu przekozacka sprawa i tak samo z wysiadaniem. Zajebiste to jest. Tak czy inaczej, wbijamy sobie na początku do garażu lowriderowego. Raczej nie będziemy mogli w tym garażu tego samochodu tuningować. No właśnie. Coś czuję, że w przypadku Transfendera może być tak, że ten garaż się otworzy, ale gdy wjedziemy sobie ponownie do środka, no to okaże się, że właśnie, że tego pojazdu nie możemy tuningować. Prawdopodobnie warsztat Will Arch Angels odpada, ale zobaczmy sobie... No tak, to było prawie pewne, nie? Że raczej nie damy rady sobie tym samochodem do tego warsztatu wjechać. No i pojazd, który mnie w tym zestawieniu chyba interesuje najbardziej, to słynny Matkomobil od Detrufa. Zobaczymy, czy jego może jednak możemy stuningować w takim Transfenderze. No ale jak widać też nie. Kurde, no szkoda. Myślałem, że jednak będziemy mogli któryś z tych pojazdów stuningować. Natomiast okazuje się, że no niestety nie ma takiej opcji. Czyli w skrócie mówiąc, żadnego z tych trzech pojazdów w żadnym z tych trzech warsztatów stuningować najzwyczajniej nie możemy. W Las Venturas znajduje się teren, który wygląda tak, jakby mieli go w posiadaniu Wagosi. Lecz gdy ich tam spotkasz i zabijesz, no to wojna gangów nie rozpocznie się. To jest w ogóle, moi kochani, tak mega ciekawy mit, ale ja osobiście mega w niego wątpię, ponieważ ja jak zawsze przejeżdżałem przez ten teren, który jak teraz widzicie, no on ewidentnie delikatnie na żółto jest zaznaczony, tak jakby to był teren Wagosów, tyle że słabo zdobyty, słabo przejęty, gdzie mają minimalne strefy wpływów swoich Wagosi. No ja zawsze jak sobie przez ten teren tak czy siak przejeżdżałem, to nigdy żadnego Wagosa nie spotkałem i boję się, że no dzisiaj niestety będzie podobnie. W ogóle dzięki cheat menu na początku zobaczmy sobie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o strefę wpływów tych gangów.
gangów. Weźmy sobie Set Karen Zone Gangs. Mamy tutaj w ogóle, że Grove Street jest na jedynce. Vagos też jest na jedynce. No i Ballast jest na zerze. Czyli w teorii istnieje szansa, że rzeczywiście możemy spotkać tutaj Vagosów bądź członków gangu Grove Street Families. Ej, what the fuck, ja wam tego nawet specjalnie nie wytnę, poza pewnie swoim ryjem, żebyście mogli zobaczyć, że ja tutaj kompletnie nic, ale to nic nie wklikałem. Zobaczcie, że członkowie gangu Grove Street Families w tym momencie się pojawili. I tutaj kolejni, zobaczcie, ej, ale mi to teraz ryje beret. Serio, nigdy nie było czegoś takiego, że mieliśmy tutaj członków gangów dostępnych, przynajmniej przepraszam, źle powiedziałem. Ja nigdy nie widziałem członków obu tych gangów na tym terenie, nigdy wcześniej, serio. Jeszcze jakbyśmy spotkali do tego Vagosów, to już w ogóle byłoby zajebiście. I będę sobie na nich teraz polował. No i proszę, mamy kolejnych dwóch członków gangu Grove Street Families, by the way. Czyli moim zdaniem jest to tylko i wyłącznie kwestia czasu, zanim Vagosi gdzieś tutaj również się pojawią. Zobaczcie, mamy kolejnych czterech członków gangu Grove Street Families. Nie no, powiem wam, moi kani, że powoli zaczynam, kurde, trochę tracić nadzieję. Ej, what the fuck, to jest chore psychicznie. Że akurat wtedy, kiedy miałem już powiedzieć, że chyba przestanę badać ten mit, to pojawił się Vagos na ekranie. Kosmos totalny. Tylko że w sumie jest to mega dziwne, że jest to tylko jeden Vagos, nie? Tak trochę z dupy, bo oni zawsze chyba gdzieś tam grupkami sobie chodzili, no ale jak się okazuje, pojedynczy Vagos też może się pojawić. Szkoda tylko, że oczywiście pojedynczy Vagos nie da nam możliwości rozpoczęcia wojny gangów, nie? To jest chyba największy problem w tym wszystkim. Patrzcie to, mamy Vagosa. I zaatakują go. Pięknie, dobrze chłopaki. I jedziecie z gościem. Tylko w sumie to ja go sobie zabiję, ponieważ bym chciał tą wojnę gangów w końcu wywołać. Zabiłem póki co dwóch Vagosów, także jeszcze jednego zabiję i prawdopodobnie ta wojna gangów powinna się rozpocząć. Ej, serio, w ogóle spotkanie Vagosów na tych terenach graniczy z cudem. Tam w ogóle policjant goni jednego Vagosa. To kosmos też tak, by the way. Spróbujmy sobie tych dwóch Vagosów zabić i zobaczmy, czy teraz rozpocznie się w końcu ta wojna gangów, nie? Jednego, zabijam drugiego i wojna gangów się nie rozpoczęła, a ja łącznie zabiłem przecież już czterech Vagosów. Moi kochani, mamy tutaj kolejnych dwóch Vagosów, także zabijamy ich sobie. Może teraz się uda tą wojnę gangów wywołać i działa. Oto jechał, by the way, kolejny Vagos. Tu jest kolejny Vagos. Kurde bele, czyli można. Można w Las Venturas wywołać wojnę gangów. Ej, to ja jestem w tym momencie totalnie, kurde, zszokowany, nie? Myślałem, że jest to totalnie niemożliwe, ale jak się okazuje, możliwe zdecydowanie i to jak najbardziej jest. Możemy wojnę gangów wywołać i prawdopodobnie, no właśnie, kiedy tę wojnę gangów wygramy, ta wojna skończyła się po jednej fali, bo tutaj strefa wpływu Vagosów była bardzo mała. To wtedy nasz gang totalnie przejmie ten teren. Zobaczmy sobie teraz, jak to wygląda, jeżeli chodzi o właśnie strefę wpływów, Set Current Zone Gangs. Mamy Grove Street 3, a jeżeli chodzi o Vagosów, to mamy 0. Także możemy sobie tą dzielnicę w Las Venturas przejąć, no i możemy doprowadzić do tego, że będą tutaj po prostu rezydować gangi, czy też właściwie teraz w tym przypadku nasz gang, nie? Mit z wielką przyjemnością mogę potwierdzić. Serio, mega ciekawa rzecz. Dziękuję, moi kochani, za obecność na tym odcinku z Pogromcą Mitów GTA San Andreas. Słyszymy się oczywiście niebawem i jak zawsze na koniec dziękuję patronom za wielkie wsparcie w tworzeniu mojego kanału. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Hej!